jest dobry? Kto wie, że Bóg jest dobry, niech podniesie rękę. I to jest bardzo dobry fundament. Musimy od tego zacząć. Bóg jest dobry, ale diabeł jest zły. Więc dzisiaj będziemy mówić o tych bardzo poważnych rzeczach, ale zanim wejdziemy tak głębiej w te poważne rzeczy, dzisiejszy temat to jest uwolnienie. Chciałbym kilka słów powiedzieć takich wstępnych i pomyślałem sobie, że zadam pytanie, kto już mnie tutaj słyszał i był na dniach skupienia, kiedy ja mogłem usługiwać? O, jest sporo osób. A kto po raz pierwszy dzisiaj mnie tutaj widzi i słyszy? O, to jest większość. Więc w tej sytuacji pomyślałem sobie, że kilka słów powiem o sobie, żebyśmy tak mogli wiedzieć, kto to w ogóle tutaj mówi, a chcę zająć dzisiaj większość dzisiejszego dnia. Więc przygotujmy się, jeśli ktoś ma coś do zapisywania, najlepiej wyjąć. Jeśli ktoś ma Biblię, najlepiej przynieść. Jeśli ktoś jeszcze nie wziął spokoju albo nie ma, niech załatwi chociaż Nowy Testament, bo będziemy dzisiaj bardzo dużo z Biblii czytać, cytować i będziemy na niej się opierać. Ale powiem kilka słów o sobie. Mam na imię Michał Siczek i mam wspaniałą żonę Gosię i dwójkę dzieci, Tymoteusza i Hanię, którzy są bliźniakami. I zazwyczaj na poprzednich dniach skupienia udawało nam się być całą rodziną. Ale to było w tych zamierzchłych czasach, kiedy dzieci nie chodziły do szkoły. Kiedy dzieci zaczęły chodzić do szkoły, okazało się, że już nie jest to takie proste wszędzie jeździć z całą rodziną. My przez wiele lat byliśmy taką rodziną misjonarzy, to znaczy jeździliśmy do wielu różnych miejsc w Polsce i poza granicami Polski, by głosić Boże Słowo, głosić Ewangelię. Widzieliśmy niesamowite rzeczy, jak Bóg czynił i mogliśmy to robić często całą naszą rodziną. Ale chyba rozumiecie, kiedy przychodzi szkoła, obowiązki, lekcje, te wszystkie rzeczy, więc nawet planowaliśmy, że może się uda całą rodziną, ale niestety jestem sam, dlatego pozdrowienia serdeczne od mojej żony i dzieci i tak kilka słów o sobie. Jeszcze powiem odnośnie duchowej mojej podróży. Każdy z nas jest w jakimś momencie duchowej podróży. My wszyscy podróżujemy przez życie. Każdy z nas jest w jakimś momencie. I powiem o sobie kilka słów, aby pokazać, skąd ja pochodzę i jak to się stało, że Bóg sprawił, że dzisiaj jestem tutaj z przodu i przemawiam do nas, do was. Ponieważ jest pewna droga, jest pewna podróż. I powiem tak, urodziłem się w bardzo dobrej chrześcijańskiej polskiej rodzinie. Od najmłodszych lat nie tylko, że chodziłem do kościoła, ale najpierw mnie noszono do kościoła. Później, jak byłem mały, chodziłem z moimi rodzicami i właściwie nawet tak się zdarzyło, że mieszkałem w tym samym budynku, w którym znajdował się kościół. Kto wie, że to jest ciekawe. Więc wystarczyło zdjąć ciapy, założyć buty, zejść na dół z góry do kościoła. Więc urodziłem się w rodzinie, gdzie moi rodzice służyli Bogu, w kościele. Mama prowadziła chór, grała i śpiewała, a mój tato prowadził nabożeństwa. Kiedyś to się nazywało kaznodzieja zboru, później zaczęliśmy mówić pastor zboru. I ja wyrastałem w takiej, można by powiedzieć, wspaniałej chrześcijańskiej atmosferze. Chodziłem na każde z możliwych spotkań. Jeśli ktoś mówi, ja byłem na wielu spotkaniach, nie wiem, czy pobyliście tych, którzy urodzili się w rodzinach pastorskich. Jeśli tylko było nabożeństwo w kościele w tygodniu, to ja na nim byłem, z obowiązku. Jeśli było nabożeństwo w niedzielę rano, to byłem rano. Jeśli było i wieczorem, byłem wieczorem. Byłem na tak wielu różnych nabożeństwach, spotkaniach, że wydawało mi się, że ja o Bogu to wiem wszystko. Był tylko jeden zasadniczy problem. Nie znałem Jezusa Chrystusa osobiście. I powiem wam coś takiego. Można być bardzo blisko Boga i w ogóle Go nie znać. Można chodzić do kościoła przez wiele lat. Twoja rodzina mogła chodzić do kościoła, dziadkowie, pradziadkowie, a można w ogóle Go nie znać. I można się niczym nie różnić od człowieka, który nigdy do kościoła nie chodził
I może ktoś z was dzisiaj pierwszy raz jest w takim budynku. Nieważne tak naprawdę, co się dzieje wokół nas, ważne, czy my osobiście znamy Boga. I chcę wam powiedzieć, czytałem Boże Słowo, czyli Pismo Święte, Biblię, od najmłodszych lat. I nie tylko, że czytałem, to się modliłem i wierzyłem w to, co tu jest napisane. I mimo tego, że uwaga, chodziłem do kościoła, czytałem Pismo Święte i modliłem się, dalej nie znałem Boga. Ktoś powie, czy to możliwe? Można być bardzo blisko Boga, a Go nie znać. Możesz mieszkać obok prezydenta swojego miasta i on może być tak naprawdę twoim sąsiadem, a jeśli nigdy z nim nie porozmawiałeś, nie poznałeś się, nie zaprosił ciebie do domu, możesz go nie znać, może być bardzo blisko. Podobnie z Bogiem. I przez wiele lat, chodząc do kościoła, czytając Biblię, modląc się, miałem takie bardzo mocne, wewnętrzne przeżycie strachu. Bałem się. Czego się bałem? Bałem się, co się stanie, kiedy umrę. Bałem się śmierci. Bałem się tego, co będzie dalej, co będzie później. I nie wiem, czy dzisiaj ktoś słyszał jakieś wieści o wojnach? Ja wam powiem, odkąd ja byłem mały, to już mówiono o III wojnie światowej. I kiedy ja słyszałem takie rzeczy, że może wybuchnąć wojna, nagle mogą wszyscy zginąć, że może być trzęsienie ziemi, że jakaś katastrofa, że coś się złego może wydarzyć, to ja się potwornie bałem tego, co się stanie ze mną, kiedy umrę. I kiedy tak się bardzo bałem, a czytałem Pismo Święte, czytałem Biblię i modliłem się i chodziłem do kościoła, to postanowiłem się nawrócić. I co robiłem? Szedłem do swojego pokoju, zamykałem drzwi za sobą i modliłem się, Boże, przyjmuję Ciebie do mojego życia, zmień moje życie, amen. I po takiej modlitwie coś się wydarzało. Taki pokój przychodził do mojego serca, ale on trwał najdłużej 2 tygodnie, najkrócej 2 godziny. I później znowu słyszałem coś strasznego, później słyszałem znowu o możliwości śmierci, znowu się bałem, znowu szedłem do swojego pokoju, znowu modliłem się i później znowu pokój i później znowu i tak się działo wiele razy. I ktoś powie, no to o co chodzi? Otóż modliłem się, ażeby Bóg mnie zbawił ze strachu. Ale nigdy wtedy, teraz uwaga, nie wyznałem tak naprawdę Bogu swoich grzechów i nie pokutowałem za nie. Co to znaczy? Mówiłem, a jak coś złego zrobiłem, to mnie koledzy podkusili, to wszystko przez kolegów. Ktoś zna takie tłumaczenie? A Boże, jak coś naprawdę złego zrobiłem, to diabeł mnie skusił, to jego wina. I nigdy, nigdy nie przyznałem przed Bogiem w tamtych modlitwach, że to ja jestem grzesznikiem, że potrzebuję przebaczenia grzechów, że ja muszę wyznać Bogu moje grzechy, pokutować za nie, odwrócić się i prosić, aby Bóg przebaczył mi moje grzechy i zmienił moje życie. Ale ze strachu modliłem się o pokój, o łaskę, o zbawienie. I chcę powiedzieć, że czasami dzisiaj obserwuję podobne rzeczy. Otóż czasami ludzie wychodzą do przodu, podnoszą rękę, modlą się, wracają na swoje miejsce i co? I powiem wam, nic się nie zmienia. Dlaczego? Bo jeśli nie zajdzie zmiana w sercu, to żadne zewnętrzne modlitwy nad tobą, o ciebie i twoja nawet, nic nie znaczy, jeśli naprawdę szczerze nie postanowisz oddać swojego życia Jezusowi. I powiem wam, ja siebie oszukiwałem i Boga oszukiwałem. Ale najgorsze to, że oszukiwałem innych ludzi. Dlaczego? Bo chodząc do kościoła i czytając Biblię, wyglądałem na porządnego chrześcijanina. Wydawało się, że jestem lepszy od innych, bo staram się tak jawnie nie grzeszyć jak inni. Starałem się być jak najlepszym tylko mogłem być, na ile mi to wychodziło samemu.
Czy ktoś się odnajduje tutaj? Próbujemy być najlepsi, jak możemy być przed ludźmi. Aż do pewnego momentu. I słuchajcie, miałem wtedy 16 lat. I to była sytuacja taka, że byłem na podobnym spotkaniu jak dzisiejsze. I ktoś z przodu prowadził tą ewangelizację i mówi, jeśli jest tu ktoś i nie oddał życia Jezusowi, chce dzisiaj to zrobić, niech podniesie swoją rękę na znak, że chce pokutować za swoje grzechy i oddać życie Jezusowi raz na zawsze. I wiecie, ja tam stoję wśród innych i rozglądam się i myślę sobie tak, ja potrzebuję naprawdę zbawienia. Ja potrzebuję Jezusa. Ja potrzebuję tego, aby On przebaczył moje grzechy, zamieszkał w moim sercu, zmienił mnie i chcę być nowym człowiekiem, ale jest pewien problem. A to taki, że tutaj stoją moi koledzy i tu koledzy, a z tyłu koleżanki i znajomi. Wszyscy mnie znają. I oni uważają mnie za porządnego człowieka, a nawet za porządnego chrześcijanina. Więc jeśli ja teraz miałbym podnieść rękę i miałbym wyjść do przodu i miałbym się modlić o zbawienie, to co oni sobie o mnie pomyślą? Czy ktoś się tu odnajduje? Dlatego kiedy dzisiaj będą wezwania, nie patrz się na tych, którzy są obok, nie patrz się na tych, którzy są z tyłu, ale popatrz się na Jezusa. Popatrz się na krzyż. Popatrz się na Jezusa, który umarł za twoje grzechy, cierpiał tak bardzo, aby ciebie zbawić. I powiem wam, nie wiem jak to się stało, ale pamiętam, że stojąc tam, strasznie mi było głupio. I myślałem sobie, nie, jeśli podniosę rękę, wszyscy będą się ze mnie śmiać. Wszyscy będą dziwnie na mnie patrzeć. Nie wiem, jak mogę to zrobić. I wiecie, nie wiem naprawdę do dzisiaj, dziękuję bardzo, jak to się stało. Pamiętam, że miałem zamknięte oczy, otwieram oczy i patrzę, a mam rękę w górze. Mówię, Boże, no to już koniec. To oddaję Tobie dzisiaj moje serce, moje życie całkowicie. I pamiętam po tej modlitwie, wydawało mi się, że nic się nie wydarzyło. Absolutnie nic. Źle się czułem, gorzej niż kiedykolwiek dotąd. I podszedłem do tego ewangelisty, który stał z przodu po całym tym nabożeństwie i mówię, ja nic nie czuję. Ja myślę, że się nie nawróciłem. Ja myślę, że Bóg mnie zbawił. Bo słyszałem, jak inni mówili świadectwa, to zostali uwolnieni. Otrzymali taki pokój wewnątrz. Nowe życie. Odczuli to, a ja nic nie czuję. I wtedy ten ewangelista mówi tak. Albo chcesz pójść za Bogiem na 100%, albo nie idź za Nim w ogóle. Nie możesz pozostawić żadnej otwartej furtki dla diabła, dla grzechu w swoim życiu, bo jeśli to zrobisz, to naprawdę nie traktujesz poważnie Jezusa. Nie traktujesz poważnie Boga. I ja kiedy to usłyszałem, pamiętam, poszedłem do swojego namiotu, to się działo w wakacje. W tym namiocie uklęknąłem, zacząłem modlić się, zacząłem płakać. I kiedy wstałem z kolan, o, wydawało mi się, że świat się zmienił. To było wieczorem, to było około, nie wiem, 11, 12 w nocy. Pamiętam, chciałem skakać. Taki byłem podekscytowany tym, co właśnie się wydarzyło. Po raz pierwszy wiedziałem, że Jezus umarł za moje grzechy, mnie zbawił i ja należę do Niego. I wiecie, od tamtej pory moja podróż z Bogiem to jest życie z Jezusem dzień w dzień. I powiem wam, nie znaczy to, że od tamtej pory stałem się absolutnie świętym i wszystko było wspaniale i nie było żadnych trudności. Nie, nie, nie. Miałem wiele zwątpień, tak jak niektórzy z nas dzisiaj mają i będą mieć. Miałem wiele różnych niepewności, ale pewną rzecz zacząłem robić tamtego dnia. Zacząłem tą księgę traktować poważnie. Jeśli masz Biblię, podnieś ją dzisiaj. I powiedz, to jest moja księga, którą będę czytać codziennie. I ani dnia nie opuszczę w tym roku. Ponieważ to jest prawda. Ponieważ Bóg mówi do mnie. I to jest miecz Ducha Świętego.
I chcę, byś mogli już opuścić nasze Biblię, ale zachęcam, abyśmy nie pozwolili, by ta księga zakurzyła się w naszym życiu. Abyśmy nie pozwolili, by cokolwiek trzymało nas z daleka od tej księgi. Powiem wam, od tamtego momentu, kiedy tak szczerze oddałem życie Jezusowi, kiedy Pan Jezus mnie zbawił, kiedy oczyścił wszystkich moich grzechów, zacząłem czytać tę księgę dzień w dzień. Zacząłem się nią karmić. I Bóg dał wiarę, Bóg dał siłę, aby przezwyciężyć wszelkie zwątpienia, wszelkie ataki, wszelkie trudności, wszelkie zło. I wszelki strach. Absolutnie wszystko to, co może w jakikolwiek sposób nas atakować, nam zagrażać. I to jest w krótkim takich słowach moje świadectwo, w jaki sposób ja się nawróciłem i oddałem życie Jezusowi. Ale powiem jeszcze może jedną rzecz, ponieważ przedstawiał mnie tutaj brat Jan, że jestem z Warszawy, ale z pastorem rozmawiałem, mówi, że kojarzy mnie bardziej z Lublina. Chciałem wyjaśnić tą sprawę. Otóż przez wiele, wiele lat mieszkaliśmy w Lublinie i stamtąd wyjeżdżaliśmy na różne podróże misyjne, wiele różnych miejsc, mówię w Polsce, za granicę. Ale około kilku lat temu, 3,5-4 lat temu, miałem bardzo ciekawe przeżycie. Może o nim opowiem jeszcze jako takie świadectwo, żebyście jeszcze wiedzieli coś więcej. Otóż sytuacja była taka, że byłem w Warszawie, ponieważ mam tam wykłady na szkole misyjnej, szkole biblijnej, seminarium. I któregoś razu, będąc w Warszawie, jestem na pewnej ulicy i tak jakby wewnętrznie słyszę głos, aby się przeprowadzić do Warszawy i zaangażować w zakładanie nowego kościoła, nowego zboru. Pamiętam, rozglądam się dookoła i myślę, czy ktoś mówi do mnie, czy mi się wydaje. I mówię tak, Boże, jeśli to jesteś Ty, to wierzę, że ta myśl pozostanie. Jeśli to są tylko moje uczucia, to odejdź. Wróciłem do domu, do Lublina i mówię mojej żonie, że miałem takie przeżycie w Warszawie, żeby się przeprowadzić z Lublina do Warszawy. A ona mówi, to na co czekamy? Jedźmy choćby w następnym tygodniu. To było wielkim zaskoczeniem, ponieważ moja żona pochodzi z Lublina. Tam ma żonę, przyjaciół. Tam służyliśmy w kościele, w zborze przez wiele, wiele lat. I ona nigdy nie chciała się przeprowadzać z Lublina. Do żadnego innego miejsca czy innego większego miasta. Więc to było zaskoczeniem, kiedy ona mówi, no to jak najbardziej przeprowadzajmy się. Więc zaczęliśmy się modlić, zaczęliśmy pościć i pamiętam, Bóg cały czas dawał coraz większe takie pragnienie, coraz więcej myśli i pomyśleliśmy, powiemy kilku osobom, żeby się o nas modlili, kilku pastorom, przyjaciołom. I po pewnym czasie, mieszkając jeszcze cały czas w Lublinie, pewien pastor dzwoni do mnie i mówi tak, czy już znaleźliście w Warszawie jakieś miejsce dla kościoła, jakieś miejsce na spotkania? Ja mówię, nie, dopiero szukamy, dopiero myślimy o tym. Ja mówię, to słuchaj, on mówi tak, przez telefon, słuchaj uważnie, bo Bóg objawił mi dla was adres. Ja mówię, no to śmiało, powiedz, jaki to adres? A on mówi, ale, uwaga, nigdy czegoś takiego mi się nie wydarzyło podczas całej mojej pastorskiej służby. I mówi, zanim ci powiem, jaki adres, to powiem, że najpierw sprawdziłem na mapie Warszawy, czy w ogóle taka ulica jest. Ale mówi tak, ulica jest, więc dzwonię. Ale mówi, bądź bardzo ostrożny. Więc mówi mi ulicę i mówi tak, ulica Złota 3. Piękna nazwa, prawda? I kiedy ja to usłyszałem, mówię tak, to musi być Bóg. Mówię, mam dwa powody dlaczego. Mówię, po pierwsze, wcześniej, kiedy byłem w Warszawie i byłem, powiedziałem wam na jednej ulicy i miałem to przeświadczenie, żeby się przeprowadzać do Warszawy, to dokładnie było na ulicy Złotej. To pierwsza rzecz. Mówię, ale druga, byłem na szkoleniu na temat zakładania nowych zborów i mieliśmy takie zadanie, by na mapie miasta zaznaczyć ważne punkty. Więc ja pozaznaczałem, gdzie są uniwersytety, szkoły, urzędy i zrobiłem taki znaczek, taki krzyżyk, taki symboliczny, że to mógł być kościół. Okazało się, że na ulicy Złotej 3 zrobiłem ten znaczek.
Co myślicie, co zrobiłem, kiedy tylko mogłem pojechać do Warszawy? Jak najszybciej pojechałem szukać ulicy Złotej 3. Kiedy znalazłem tę ulicę, okazało się, że są to, to jest taka kamienica, w ciągu kamienic, no i myślę sobie, to niemożliwe by to było miejsce na kościół. Przecież tu mieszkają ludzie, to jest kamienica, jak blok, same mieszkania. Chodzę wokół, odkryłem kilka numerów dalej, kino. Kino na kilkaset osób. Mówię, no to jest dobre miejsce na kościół. Ale tu? I pamiętam, zostawiłem tą sprawę i mówię, Boże, jeśli to Ty, to do tego na pewno się przyznasz. Więc przeprowadziliśmy się do Warszawy, wynajęliśmy mieszkanie i usiadłem do komputera i zaczynam szukać sal do wynajęcia. I w komputerze pierwsze, co się pokazało, ulica Złota 3, sala do wynajęcia. Nie mogłem uwierzyć. Pojechaliśmy dokładnie tam, Złota 3, przez 11. I mówią nam tak, mamy tutaj firmę i my wynajmujemy takie sale, ale tylko do godziny 16, a my chcieliśmy wynająć wieczorem o 18 na pierwsze spotkanie modlitewne. I mówię, wy porozmawiajcie z swoimi szefami, a my będziemy szukać dalej. Pamiętam, oglądaliśmy 15 różnych innych sal, wróciliśmy na Złotą 3 i mówią nam tak, szefowie się zgadzają, możecie mieć wieczorem. Dali nam najlepsze warunki, dali nam najlepsze warunki finansowe i od Złotej 3 rozpoczęliśmy Kościół w Warszawie. Dzisiaj nazywa się Zbór Kościół Świątkowy, Zbór Kościół dla Warszawy i tam rozpoczęły się pierwsze nasze nabożeństwa, to już było 2 lata temu. Później mieliśmy w wielu innych miejscach jeszcze spotkania, ale cały czas na ulicy Złotej 3 co środę spotykamy się na spotkaniach modlitewnych. Czemu to mówię? Mówię też po to, aby zachęcić nas, aby słuchać Boga. Bóg chce dzisiaj różne rzeczy do was powiedzieć, do twojego serca. Bóg chce dzisiaj nas zachęcić. Bóg chce dzisiaj nas błogosławić. Jeśli można, chcę krótko jeszcze się modlić. Tak, siedzimy, skłońmy nasze głowy, aby Bóg przemawiał do nas przez Słowo Boże, które będziemy dzisiaj rozważać, czytać i głosić. Ojcze, dziękujemy w imieniu Jezusa Chrystusa za Twoje potężne, święte, żywe Słowo. Dziękujemy za namaszczenie Ducha Świętego nad nami. Panie, pomaż nasze uszy, pobłogosław nasze serca. Daj nam dzisiaj odwagę, mądrość, moc, autorytet i Boże błogosławieństwo, byśmy mogli przyjąć od Ciebie Słowo, by ono wzbudziło w nas wiarę, nadzieję. Panie, przynieś wolność do naszego życia. Uwolnienie dla każdego, kto jego potrzebuje dzisiaj. I błogosławieństwo zbawienia i nowego życia dla każdej duszy, dla każdej osoby. Modlimy się o to w imieniu Jezusa. Amen. Żeby wszyscy ci, którzy nie wiedzą za bardzo wiele rzeczy o mnie, mogli mnie poznać. Już dzisiaj tak naprawdę jestem pastorem, tak? Razem z żoną prowadzimy ten kościół, ale tak naprawdę Bóg, wierzymy, jest tym, który prowadzi ten kościół w Warszawie. I poproszono mnie, aby podzielić się tematem, który brzmi uwolnienie. I dlatego na początku zapowiedziałem, że dobrze byśmy mogli zapisywać, ponieważ bardzo chciałbym oprzeć się przede wszystkim na Biblii, na Bożym Słowie. I chciałbym, byśmy mogli mówić o temacie, który jest bardzo istotny, bardzo ważny, ale też musimy zrozumieć, że czasami istnieją pewne nieporozumienia co do tego tematu. Czasami jesteśmy skłonni więcej o tym mówić, niż naprawdę Jezus mówił, czy Biblia o tym mówi. I chcemy popatrzeć na to w taki sposób absolutnie biblijny i będziemy czytać z Ewangelii Mateusza i od tego zaczniemy. I Ewangelia Mateusza, jeśli ktoś ma Biblię, 4 rozdział, będziemy opierać się na wielu fragmentach Biblii, patrząc w jaki sposób Pan Jezus usługiwał, uwalniając ludzi od opresji demonicznych, od demonów, od chorób, jak uzdrawiał, jak głosił, jak wypełniał swoją służbę. Ci, którzy byli wcześniej na dniach skupienia, zapewne pamiętają, że usługiwałem wcześniej na temat wiary, na temat Bożej łaski i na temat Bożego Królestwa. I właściwie to, co będę mówić dzisiaj, chciałbym było kontynuacją tematu
Królestwo Boże. Bo właściwie wszystko to, co czytamy w Ewangeliach, o czym mówi Jezus, co głosi Jezus i co manifestował Jezus, to jest Królestwo Boże. Królestwo, które nie pochodzi z tego świata, ale Królestwo, w którym Jezus Chrystus panuje, króluje i chce, by to Królestwo przyszło do naszych serc. I dlatego chciałbym, byśmy mogli popatrzeć na służbę Jezusa Chrystusa. I na początku będziemy budować pewne fundamenty z Biblii, by popatrzeć, w jaki sposób Jezus Chrystus usługiwał ludziom. Ponieważ wierzymy, że tak jak robił to kiedyś, tak samo czyni te rzeczy dzisiaj. I Jezus przekazał nam, wierzącym ludziom, ten sam mandat i autorytet, abyśmy też głosili Boże Królestwo, abyśmy w Jego imieniu uzdrawiali chorych, uwalniali jeńców i głosili dobrą nowinę o Jezusie. I chcę powiedzieć, najważniejszą rzeczą, którą będziemy mówić dzisiaj, chciałbym, byśmy mogli mieć ten obraz Jezusa Chrystusa przed nami. To w Jego imieniu jesteśmy tutaj zgromadzeni i Jego imię ma wszelką moc na niebie, na ziemi i w Jego autorytecie będziemy czytać Boże Słowo i będziemy je przyjmować do naszego życia. I będą to bardziej wykłady może niż kazania, dlatego będziemy mieli wiele fragmentów Biblii, które będziemy chcieli czytać, opowiadać o nich i się z nich uczyć. Więc pierwsze miejsce to jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział. I czytam od 23 wersetu do 24, 2 wersety. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o Nim po całej Syrii i przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a On uzdrawiał ich. Bardzo znane miejsce z Biblii. Miejsce, które zapewne ci, którzy czytają Biblię, już czytali. I chciałbym, byśmy mogli popatrzeć w tych kilku wersetach, tylko 2 wersetach, widzimy, jak wyglądała służba Jezusa Chrystusa tutaj na ziemi. To, co robił Jezus, to samo chcemy dzisiaj powielać. To samo chcemy dzisiaj robić. Więc kilka punktów to nam się wyłania. Po pierwsze, Jezus chodził. Jezus był w różnych miejscach, tam, gdzie byli potrzebujący ludzie. Dlatego jesteśmy tutaj, bo są ludzie. Jesteśmy tutaj. Nie jesteśmy gdzieś, gdzie nie ma ludzi, ale tam, gdzie oni są. Więc Jezus przemieszczał się i zawsze szedł tam, gdzie byli ludzie, albo ludzie przychodzili do Niego. Następna rzecz, jaką tutaj widzimy, to Jezus nauczał. Czytamy, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie. Większość materiału, jaki jest spisany w wszystkich Ewangeliach, Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, to jest nauczanie Pana Jezusa. To, co Jezus mówił. Mówił i z tego my możemy się dzisiaj uczyć, jak należy żyć i jak iść za Jezusem. I także możemy się uczyć tego, co Jezus wymaga od nas. Więc Jezus nauczał i zwiastował Ewangelię. Dzisiaj mówimy, głosimy kazania. Z tego, co wiem, wczoraj był temat ewangelizacja, tak? Właściwie zbawienie. Więc dzisiaj będziemy kontynuować też ten temat, mówić o zbawieniu i możliwości pojednania się z Bogiem, ale będziemy szli też dalej. Będziemy dzisiaj mówić o uwolnieniu i o uzdrowieniu i o napełnieniu Duchem Świętym. Ponieważ dalej czytamy, że Pan Jezus, głosząc Ewangelię o Królestwie, uzdrawiał wszelką chorobę. Dla Jezusa nie ma choroby zbyt trudnej. Jeśli jesteś tutaj i potrzebujesz uzdrowienia, jakiegokolwiek uzdrowienia, z jakiejkolwiek choroby, mam dla ciebie bardzo dobrą wiadomość. Jezus nie tylko może, ale chce ciebie uzdrowić. Zbyt wielu ludzi wierzy w to, że Jezus może, ale nie wszyscy chcą uwierzyć, że chce.
To jest bardzo ważne, byśmy wiedzieli, że Pan Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, to był gotowy uzdrawiać wszelką chorobę, ale uzdrawiał, uwaga, tylko tych, którzy przychodzili do Niego, by Jezus ich uzdrowił. I następną rzecz, jaką czytamy, Pan Jezus wypędzał złe duchy, wypędzał demony. To jest też elementem uzdrowienia, choć niekoniecznie. Więc powiedzieliśmy o czterech rzeczach. Pan Jezus chodził, nauczał, głosił Ewangelię, uzdrawiał i wypędzał demony. I to wszystko Pan Jezus zrobił w mocy i namaszczeniu Ducha Świętego. I my dokładnie to samo dzisiaj chcemy czynić, chcemy o tym mówić. I nie chcemy to robić w żadnej naszej własnej mocy, władzy, autorytecie, ale jedynie w autorytecie imienia Jezus i w mocy i w namaszczeniu Ducha Świętego. Gdybyśmy czytali dokładnie Ewangelię, każdą Ewangelię, to zobaczymy, że Jezus nie czynił żadnego cudu, nie wyganiał żadnych demonów, ani nie uzdrawiał nikogo, póki nie został napełniony Duchem Świętym od Boga, z wysokości. To jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ponieważ, dlaczego o tym mówię? Ponieważ kiedy mówimy o służbie uwalniania i uzdrawiania, i najpierw się zajmiemy może bardziej służbą uwalniania i kilka jeszcze rzeczy powiemy o tym, jak Jezus to robił. Jest takie niebezpieczeństwo, że czasami jak ktoś się nawróci, mówi, o, Biblia o tym mówi, to ja też chcę to robić. Ale pamiętajmy, Jezus to robił, kiedy był pełen Ducha Świętego. Jezus żadnych cudów, jeszcze raz podkreślam, nie czynił, służby swojej nie rozpoczął, kiedy nie został napełniony Duchem Świętym. Dlatego dzisiaj będziemy mieć taką sesję, kiedy będziemy szczególnie modlić się o napełnienie Duchem Świętym, o chrzest Duchu Świętym i o tym więcej powiemy. I gdybyśmy czytali inne wersety, ta sama Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, czyli kilka rozdziałów dalej, czytamy od 32 do 35 wersetu. Może nawet zaczniemy tylko od wersetu 35. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie. I uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Co to jest? Dokładnie to samo powiedziane, co wcześniej. A dwa wersety wcześniej mówią, 32, 33, a gdy oni wychodzili, przyprowadzono do niego niemowę, opętanego przez demona, a gdy demon został wypędzony, niemy przemówił i zdumiał się lud i mówił, nigdy coś podobnego nie pokazało się w Izraelu. Faryzeusze zaś mówili, mocą księcia demonów wypędza demony. To jest ciekawe, że Jezus nauczał, Jezus uzdrawiał i wypędzał demony. I bardzo często ludzie, którzy byli przeciwko Jezusowi, oskarżali Go o to, że czyni cuda, że uzdrawia w sabat i o to, że wypędza demony mocą Belzebuba, księcia demonów. Więc byli ludzie, którzy nie tylko, że nie wierzyli w to, co robił Jezus, ale jawnie się temu przeciwstawiali. Chcę powiedzieć, dzisiaj jest podobnie. Dzisiaj tak samo są ludzie, którzy czasami w ogóle nie wierzą, że jest możliwe być uzdrowionym w imieniu Jezusa i nie wierzą w to, że można być uwolnionym, tak jak to czynił Jezus, tak samo to dzieje się i dzisiaj. I teraz chciałbym, byśmy mogli przejść do następnej Ewangelii, Ewangelia Marka, 1 rozdział. To jest następna Ewangelia. I tutaj w 1 rozdziale chcę przeczytać znowu kilka wersetów. Ewangelia Marka, rozdział 1 i 14 werset. Potem, gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei, głosząc Ewangelię Bożą. Co robił Jezus? Głosił Ewangelię. 21 werset mówi, i weszli do Kafarnaum i zaraz w sabat wstąpił do synagogi i nauczał. Czyli znowu czytamy, głosił i nauczał. I teraz werset 39. Poszedł więc i kazał w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demony.
Tak samo ewangelista Mateusz, jak i ewangelista Łuka, ewangelista Marek, kiedy charakteryzują służbę Pana Jezusa, mówią: nauczał, głosił. Nauczał, głosił. Dobrą nowinę Ewangelii o Królestwie. Dlatego mówimy o zbawieniu. Dlatego mówimy o krzyżu Jezusa. Dlatego ciągle będziemy to słyszeć, dlatego ciągle o tym powtarzamy. Następna rzecz czytamy w 39 wersecie, tak? Kazał w synagogach, głosił Ewangelię o Królestwie i wypędzał demony. Gdybyśmy czytali ten sam rozdział, pierwszy Ewangelia Marka, 23 werset, czytamy: a był w synagodze pewien człowiek opętany przez ducha nieczystego, który krzyczał, mówiąc: cóż mamy z Tobą, Jezusie Nazareński, przyszedłeś nas zgubić, wiem, kim Ty jesteś, Święty Boży. A Jezus zgromił go, mówiąc: zamilknij i wyjdź z niego. A duch nieczysty, szarpnąwszy nim i zawoławszy głosem wielkim, wyszedł z niego. I zdumieli się wszyscy, tak iż pytali się nawzajem, co to jest. Nowa nauka głoszona z mocą, nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej krainie galilejskiej. Musimy zrozumieć pewną rzecz, że Jezus nie tylko mówił, aby mówić, nie tylko nauczał, ale manifestował swoją moc. Manifestował swój autorytet. Czyli głosił, uzdrawiał, wypędzał demony i to wszystko, można powiedzieć, możemy tak razem złożyć, manifestował Pan Jezus swoje królestwo tutaj na ziemi. To są elementy Bożego Królestwa. Tak? Dlatego powiedziałem o Bożym Królestwie. Ale popatrzmy na jeszcze jeden fragment w tym samym rozdziale, rozdziale pierwszym, 30 werset do 34. A teściowa Szymona leżała w gorączce i zaraz powiedziano mu o niej i przystąpiwszy ujął ją za rękę i podniósł ją i opuściła ją gorączka i usługiwała im. A gdy nadszedł wieczór i zaszło słońce, przynosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i opętanych przez demony i całe miasto zgromadziło się u drzwi i uzdrowił wielu, których trapiły przeróżne choroby i wypędził wiele demonów, ale nie pozwolił demonom mówić, bo go znali. Dla mnie jest ciekawe to, że Ewangelia Marka dopiero się zaczyna. Dopiero pierwszy rozdział i w pierwszym rozdziale widzimy wszystko to, co robił Jezus. Nauczał, głosił Ewangelię o Królestwie. Chcę przez chwilę jeszcze powiedzieć, dlaczego głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym jest tak ważne. Nie jest powiedziane tylko Ewangelię. Jezus głosił nie tylko dobrą nowinę, że polepszy się nam, będzie lepiej, jest nadzieja, jakoś to będzie. Nie, nie. Uwaga. Pan Jezus głosił Ewangelię o Królestwie swoim, Królestwie Bożym, Królestwie Niebieskim, czyli mówił o panowaniu Boga wśród ludzi. I dlatego, że głosił Ewangelię o Królestwie, wszelkie moce ciemności, które były wokół, nie chciały tego słuchać. Dlatego Jezus wypędzał demony. Dlatego Jezus uzdrawiał choroby. Ponieważ Ewangelia o Królestwie niesie z sobą autorytet i moc i jest wyparciem Królestwa Ciemności, serc i życia i dusz ludzi. Rozumiemy? Więc Jezus głosił Ewangelię, jest powiedziane, wiele razy czytaliśmy, o Królestwie Bożym. Czyli o panowaniu Jezusa Chrystusa. Co jest Bożą wolą dla każdego z nas dzisiaj? Aby Jezus niepodzielnie i całkowicie panował w Twoim sercu, w Twoim życiu, w Twojej duszy i w całej Twojej rodzinie. Tak, by Boże Królestwo, panowanie Jezusa było nad każdą dziedziną naszego życia, naszego ducha, naszej duszy i naszego ciała i wszystkiego, co do nas należy. I dlatego Ewangelia o Królestwie niesie w sobie ten autorytet i tą moc. I dlatego nie mówimy tylko o Ewangelii jako dobrej nowinie, ale o Ewangelii panowania. Ewangelii królowania Jezusa Chrystusa. I to, że Jezus mówił o Ewangelii o Królestwie, to sprawiało, że uaktywniały się siły i moce ciemności. Ponieważ
Kiedy królestwo, które jest większe, zwycięża królestwo, które jest słabsze i mniejsze, królestwo ciemności wszystko zrobi, co może, aby nie oddać swoich przyczółków. Dlatego Ewangelia o Królestwie jest Ewangelią, którą dzisiaj głosimy i którą my mamy głosić. Jeśli wyjedziesz stąd, powiedz, będę głosił Ewangelię o Królestwie Jezusa Chrystusa. O Królestwie Bożym, czyli o panowaniu Jezusa Chrystusa. W Dziejach Apostolskich jest bardzo ciekawy fragment, który mówi o tym, że ludzie, którzy przewrócili świat do góry nogami, przyszli do naszego miasta. Pamiętamy? Taka jest historia w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich. Dlaczego tak mówią? A później mówili, oni głoszą, ci chrześcijanie, że jest inny król niż cesarz w Cesarstwie Rzymskim. Co to jest? To jest przeciwwaga sił. Diabeł zrobi wszystko, co może, aby powstrzymać natarcie Królestwa Bożego. Które zaczyna się przez to, że zaczynamy głosić Ewangelię o zbawieniu, ale idziemy dalej. Zaczynamy głosić i uzdrawiamy, i modlimy się o uzdrowienie w imieniu Jezusa. Idziemy dalej, usuwamy wszelkie siły ciemności, wszelkie moce demoniczne, wszelkie zło z życia ludzi. To jest Ewangelia o Królestwie. Rozumiemy? To są podstawy, tak? To jest coś, o czym Pan Jezus mówił i manifestował i czynił to przez całą swoją służbę tutaj na ziemi. Ewangelia o Królestwie. Teraz jest to niesamowite, tak jak powiedziałem, że pierwszy rozdział i w tym rozdziale widzimy wszystko. Widzimy ewangelizację, dzisiejszymi terminami mówiąc. Widzimy uwolnienie, czy uwolnienia. I widzimy uzdrowienie, tak jak przed chwilą czytaliśmy, o uzdrowieniu teściowej Piotra, a później wielu, wielu ludzi. Kiedy mówimy o uwolnieniu, chciałbym, byśmy mogli też popatrzeć na pewne obrazy z Biblii. Izajasza 58 rozdział i 6 werset. Jest to znane miejsce mówiące o 58 rozdział Izajasza, mówiący o prawdziwym i fałszywym poście. I w tym fragmencie znajdujemy pewien obraz uwolnienia, jakie mamy od Boga, uwolnienie, jakie daje Jezus. Lecz to jest post, który mam upodobanie. I teraz uwaga. Że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy i jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Jak się wam to podoba? To jest Ewangelia o Królestwie w Starym Przymierzu. Ewangelia o Królestwie w Starym Testamencie. Nie myślmy sobie, że to jest tak, że przyszedł Jezus i nagle On zaczął uzdrawiać, uwalniać, głosić Ewangelię o Królestwie. Nie, nie, nie. To wszystko w Starym Testamencie było przygotowane, często w formie pewnych wydarzeń, jako obrazów i symbolów tego, co ma być i proroc tego, co ma przyjść. Więc Izajasza, cała księga jest księgą jaką? Proroczą. Zapowiada to, co się ma dziać odnośnie przyjścia Mesjasza, odnośnie przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, odnośnie działania Bożego na ziemi. I tu jedno takie miejsce, które mówi o poście naprawdę, pokazuje nam, jak to wygląda. Więc służba uwolnienia wiąże się z rozwiązywaniem więzów, ale uwaga, nie jakichś tam więzów, bezprawnych więzów. To jest bardzo ważne. Kiedy rozwiązujemy w imieniu Jezusa ludzi i kiedy rozwiązujemy, są to nieprawne więzy. Jezus Chrystus ma autorytet, aby rozwiązać wszelkie nieprawne więzy w tym miejscu. Więc jeśli ktokolwiek z nas dzisiaj, będziemy się o to później modlić, potrzebuje rozwiązania bezprawnych więzów, chcę powiedzieć, Jezus ma tą moc, by to zrobić. Jakie są bezprawne więzy? Takie, których my nie chcemy, a jesteśmy nimi związani. Jak to wygląda? Może taki obraz. Otóż ludzie, którzy są związani bezprawnymi więzami, to tak jakby ktoś ciebie zamknął w pokoju i wyjął klucz z drugiej strony.
Albo nawet sam się zamknąłeś, nie wiedząc, że nie masz klucza. Czy ktoś miał takie wydarzenie? Czasami człowiek się zamknie w samochodzie, częściej na zewnątrz, ale czasami jest tak, że się zamknie w jakimś pomieszczeniu i nie może wyjść. Ja pamiętam, takie są zdarzenia, że nie mogliśmy wyjść z mieszkania, chociaż jesteśmy prawnymi właścicielami mieszkania. Dlaczego? Zaciął się zamek. Nieprawnie tam siedzimy. I co wtedy? Trzeba interweniować, na siłę otwierać drzwi. I w taki oto sposób, to jest obraz, że diabeł próbuje wielu ludzi w takie bezprawne więzy włożyć, związać. Biblia mówi, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Więc wszelkie jarzmo w Jezusie Chrystusie, w życiu człowieka, może być złamane. Ja nie słyszę jak żadnej odpowiedzi. Wszelkie jarzmo, jakie jest w twoim życiu, w imieniu Jezusa Chrystusa dzisiaj, może być złamane. Czy to jarzmo nałogu, czy to jarzmo nieczystości, czy to jarzmo strachu, czy to jarzmo niepewności, jakiekolwiek jarzmo może być złamane. Biblia mówi o rozwiązywaniu więzów, mówi o łamaniu jarzma i mówi o wypuszczaniu na wolność uciśnionych. To mi się bardzo podoba. Możesz wyjechać stąd wolny. Biblia mówi o wypuszczaniu na wolność uciśnionych. Jak Bóg pozwoli, w następnej sesji będziemy więcej o tym mówić, ale chciałbym, byśmy jeszcze jedno miejsce mogli przeczytać też z Księgi Izajasza, z tej niesamowitej proroczej księgi. 61 rozdział, pierwszy werset głównie, pierwszy werset. I to jest proroctwo bardzo wyraźne i konkretne, mówiące o przyjściu sługi Bożego. O przyjściu Jezusa Chrystusa, przyjściu Mesjasza na ziemię. Duch Wszechmocnego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Może jeszcze drugi werset. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Związanie sprawia smutek w życiu człowieka. Jezus przychodzi po to, aby pocieszyć, aby rozwiązać więzy, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie. To, co dzisiaj chcemy powiedzieć, chcemy ogłosić wyzwolenie, jakie jest w imieniu Jezusa. I chcę powiedzieć przez chwilę o tym, dlaczego tak dużo mówimy o krzyżu? Dlaczego tak dużo mówimy o Jezusie? Bo tylko On może rozwiązać związanych. Tylko On może wypuścić na wolność. Nikt z nas, ani pastor, ani tutaj duszpasterze, nikt z nas nie ma w sobie siły ani mocy. Ale my, występując w imieniu Bożym, mamy w sobie autorytet Jezusa Chrystusa. Co to znaczy? Znaczy, że nie musimy krzyczeć, nie musimy nawet mówić głośno, ale możemy użyć autorytetu, jaki mamy w imieniu Jezusa. Jak działa autorytet? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na skrzyżowaniu w Katowicach i wysiadły światła. Są takie skrzyżowania w Katowicach i czasami nie ma świateł. I przychodzi policjantka niskiego wzrostu, ale ma na sobie rękawiczki białe, czapkę. I nagle ona podnosi rękę i wielkie ciężarówki zatrzymują się. A później każe jechać całemu sznurowi innych samochodów. Później tutaj mówi stop. Nawet nic nie mówi, tylko pokazuje. Dlaczego tak jest? Czy ona ma siłę, by powstrzymać te wielkie ciężarówki, te wielkie samochody? Siły i mocy nie ma, ale ma władzę i autorytet. I w taki sam sposób my dzisiaj działamy. Na podstawie tego samego autorytetu. Dlatego, mając władzę od Jezusa Chrystusa i władzę imienia Jezus, jesteśmy pewni zwycięstwa. Jesteśmy pewni, ponieważ Jezus mówi, On przyszedł po to, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie. I powiem wam, żyjemy w tym czasie. To jest ten czas.